Marcin, witamy Cię w drugiej edycji Turbofana. Drugi odcinek. Tak. Będziesz równo do Bartka Podobasa. 100 punktów. Tak to jest do pokonania? Nie mam pojęcia, jaka to jest suma, bo pierwszy raz to robię, więc zobaczymy, co to z tego będzie. No właśnie, rozmawialiśmy z Maćkiem Inkiną. Mówił, że zaliczyłeś chyba wszystkie rozgrywki piłkarskie w Warszawie. To jest prawda? Można tak powiedzieć, jakichś tam niszowych to nie, ale te takie bardziej znane to tak. Mówił też Maciek, że żeby zapytać Cię też o to, czy masz taką ochotę przejść czasami do ataku, żeby tam jednak troszeczkę więcej pobiegać, bo podobno masz takie inklinacje ofensywne i że troszeczkę w tej obronie się tak może nie marnujesz, ale męczysz. Ogólnie to zawsze grałem na napastnika, tylko że tu na moim boisku jakoś wolę większy plac, więc wolę grać od tyłu, żeby się móc rozpędzić. No właśnie, a propos Waszej drużyny Anonymous, czy od Was można już po tych trzech kolejkach wymagać? To jest tak, że jeszcze potrzebujecie trochę czasu, żeby się, nie wiem, zgrać tutaj, jeżeli chodzi o warunki, aklimatyzację, czy potrzebujecie jeszcze troszeczkę czasu? Znaczy zgrać to raczej nie, bo gramy już ze sobą długo w różnych ligach, a tutaj to po prostu gramy dla fanów w tej lidze, zobaczymy, co będzie dalej. No, a głównym priorytetem jest, nie sądząc, Liga Bemowska. No i to tak. No dobra, czyli to mówi, że to 100 punktów tak naprawdę nie wiesz. Czy jesteś w stanie to przeskoczyć, czy nie? Nie mam zielonego. A jest jakaś w ogóle konkurencja, której się na przykład tutaj specjalnie obawiasz? No ogólnie to można powiedzieć każdej i żadnej, bo mówię, nie robiłem tego nigdy tak specjalnie, więc zobaczymy, co to z tego będzie. A ten pomysł, żeby się tutaj pojawić, to był pomysł twój? Czy ja nie, jak zobaczyłeś informację, że są zapisy, bo to zaświta taka myśl, to jest właśnie zabawa dla mnie? Pomysł padł taki, że widziałem kiedyś na kanapu robią te turbokazaki, mówię, że kiedyś bym chciał zobaczyć, jak to jest, a że samemu iść to tak jest kiepsko, a tu wyskoczyła taka informacja, tu się zgłosiłem tak z dzika, można powiedzieć, dopiero później przyszły myśli jakieś, czy to nie będzie trochę... No wiadomo, to jest jakieś ryzyko oczywiście. Namawiałem kolegów, żeby ten nie, bo nie będę ze sobą robił ja, więc zobaczymy, czy ja nie zrobię. Ale to potrzeba mi trochę dystansu do siebie, prawda? No tak, jaki to bardziej dla zabawy, dlatego mówię, że chciałem zobaczyć, co to. Startujemy? No startujemy. No to piąteczka, jeszcze przywitanie z bramkarzem. My bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my soul. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I need to be told. I got legs on my chairs and a head for a hair. Bought a pan and some shoes on my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing for the tree. Możemy. I proszę bardzo, możesz sobie ustawić piłeczkę, możesz sobie jeszcze do niej podejść. No właśnie na tym to polega. Jak będziesz gotowy, to uderzę. Odkręcone, nawet szło w siatko bramki, ale złapał. Tej ostatniej piłki, bo ta konkurencja to jest... Nadawałaby się do poprzedniej konkurencji. No właśnie, właśnie. Ale ta poprzednia konkurencja to nie jest łatwa konkurencja, bo tam trzeba bardzo delikatnie to pociąć, bo odległość jakby, prawda, do bramki jest mała. No i to już szczęście też, muszę powiedzieć.
Ale jest technika tutaj, widzę, w tej prawej nodze. Nieźle jest to wygląda. Tak na dziko to robię szybko, bo czasu mało, ale... Ale bardzo dobry wynik. Wydaje mi się, że jak na ten etap jest nieźle. Też tak to oceniasz? Znaczy nie wiem naprawdę, ile to jest już punktów. Czy to jest dużo, czy to no, jest... No mi się wydaje, że gdzieś tam blisko tej stówki się kręcisz. Tak? Także jak może być z tą żonglerką? Z słabszą nogą ponad głową? No zobaczymy, tam lewa jakoś tam chodzi bardziej do strzałów, ale zobaczymy. Lecimy? Lecimy. Dobra. Trochę się za bardzo wyrzuciłeś, o Marcin, tam do boku. Tak. A ten początek był niezły, te pierwsze dwa to wydawało się, że tak może stać. No takie są przygotowanie. Dobra, dobra już. Nie czaruj nas tutaj. Ostatnia konkurencja, kręciołek. Często na weselach są takie konkurencje. No, nie lubię wesel. Nie lubisz? No właśnie nie wiem, o co ty chodzi, bo Bartek podoba, mówi, że też nie lubi, ale dobrze sobie poradził. Może chodzi, że tańczysz nie lubię, to dlatego. No dobra, tutaj wiesz... A kręciołek na weselach jest, no to nie. Nie, to zaraz spróbuję, zobaczę, 15, wiesz, 15 wokół piłki kręciołku musisz tak zrobić? Może chcesz więcej? Nie. Starczy? Nie wiem, czy 15 mi się uda. Nie, no na pewno. Idziemy? Idziemy. No, widzimy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. Teraz trzecie kręgi zatacasz. 14, 15 i leci. Oj, oj, oj. Nie było tak łatwo, co? Błudne. Faktycznie troszeczkę jak po weselu, co? Troszeczkę tak. Marcin, bardzo ci dziękujemy za występ. Nam się wydaje, że właśnie koło tej stówki tam się pewnie zakręciłeś. To myślę, że nie będzie tak strasznie. Bardzo przyzwoicie. Jak w ogóle oceniasz tę zabawę? Mogło być lepiej, mogło być gorzej? Mogłoby być lepiej, dlatego drugi raz chętnie bym spróbował, to by było pewnie lepiej. Jakby było jeszcze troszeczkę więcej przygotowania, tak? Znaczy może gdybym się przygotował, ale nie ma na to czasu, więc no i właśnie. Tak było fajnie, super. Kogo byś jeszcze ze swojej drużyny polecił z naszej zabawy? Nie wiem. A powiedzmy taki Maciek Miękina w tej odsłonie. Na bramce czy... Nie, właśnie w takiej roli jak ty. Nie, no raczej tego nie widzę, bardziej Kamil albo Krzychu od siebie z ekipy, no. No dobra. Ale nie chcieli się zgłosić, się przestraszyli. Czy to po prostu musiałeś zrobić takie po prostu pierwsze wejście, żeby oni wiedzieli, z czym to się je? Można tak powiedzieć. No i co im powiesz, że nie, no panowie, jest okej. Okay. Że fajna zabawa i że nie żałują. Dobra, bardzo dziękujemy i do zobaczenia na lidze. Dzięki. Finding some shoes in my feet, I got to share.